Witam serdecznie. Jeszcze raz przepraszam, że w dniu wczorajszym nie rozpoczęliśmy pisania naszego listu miłosnego do siebie, bo miałem po prostu awarię w bloku Wi-Fi czy tego routera. Wiecie, że się nie znam na technice. Także już wszystko działa, nawet mamy zastępcze połączenie. Na czym, kochani, będzie polegało to pisanie listu do siebie? Przez 6 dni częściowo, no bo kiedyś próbowano robić to razem, ale to jest zbyt długi czas i nie możemy się skupić nad tym, co chcemy. Także w praktyce życia codziennego pokazało to, że trzeba rozbić to na 6 dni. W każdym dniu piszemy część swojego listu i na koniec, w 6 dzień, zbierzemy kartki razem i po prostu te kartki na koniec będą spalone i spłukane wodą, tak jak między innymi jak pisaliśmy na radykalnym wybaczaniu te 3 listy. Pierwsza część, którą dzisiaj będziemy pisać, będzie dotyczyła wyrażenia swojego gniewu i obwiniania innych. I jak będzie to praktycznie wyglądało? Biorę kartkę papieru i wiemy o tym, że list musi mieć adresata i nadawcę. Czyli u góry będzie kto? A piszemy to do siebie, czyli moje imię, tak? Kasiu, Basiu, Andrzejku, Bolku, jakie mam imię. I teraz piszę takich 5 punktów. Pierwszy punkt. Nie znoszę kiedy, dwukropek. I teraz się zastanawiam nad treścią tego pytania. I wypisuję, czego nie znoszę i kiedy tego nie znoszę. I rozpisuje się szczególnie wszystkiego negatywnego, co się działo najczęściej w poprzednim moim roku, ale jeżeli mam jeszcze tematy, które dotyczą mnie z poprzednich lat, też je tam wypisuję. Dlatego też trzeba się do tego trochę przygotować. I rozpisuje się, tak długo piszę, aż odpowiem sobie na to pytanie. Drugie. Do szału doprowadza mnie, dwukropek. I teraz pisz, co cię doprowadza do szału. Masz być tu subiektywna, czy subiektywny. Piszę to, co ja czuję, nie co mnie ktoś ocenia. Trzecie pytanie. Mam już po uszy tego, że... dwukropek. I też odpowiadam sobie na to pytanie. Czyli też piszę. Wyrażam słowami takimi, które pokażą, jak ja się czuję. Czwarte. Przejadło mi się to, że... dwukropek. I znowu piszę, co mi się przejadło. Nie w sensie, że zupa pomidorowa, tylko w moim postępowaniu. Moim w stosunku do otoczenia i otoczenia w stosunku do mnie. I ostatnie, czuję wstręt do dwukropek. I piszę, do czego czy do kogo czuję wstręt. I to będzie pierwsza część naszego listu. Proszę się do tego przyłożyć. Pisać sobie to w samotności lub też jest taki wariant, że ten list możemy pisać z drugą osobą, która będzie po prostu mi mówić, a ja będę pisać. Też jest wariant trzeci, osoby, które nie cierpią pisać, to proponowaliśmy kiedyś i się okazało, że to się czasami sprawdza. Nagrywamy po prostu te nasze wypowiedzi na dyktafon i wszystkie poszczególne 6 części po nagraniu symbolicznie jak gdyby przerzucamy w sensie emocjonalnym na kartkę papieru i tą symboliczną kartkę papieru jako list do siebie spalimy. Mam nadzieję, że wszystko rozumiemy. Do zobaczenia jutro na drugiej części.